Wpływ polityki na światowe rynki jeszcze nigdy nie był tak silny jak w ostatnich tygodniach. Intensyfikacja informacji, jak i różnorodność kierunków, z jakich płynęły, powodowały, że ustalenie spójnej strategii, nawet w średnim terminie, wydawało się rzeczą niemożliwą. Po wstępnym zażegnaniu kolejnej odsłony kryzysu w Grecji, nadszedł czas próby dla Włoch, które jednak zareagowały dość szybko, wprowadzając pakiet cięć budżetowych. Kulminacyjnym punktem było spotkanie szefów strefy euro w sprawie detali związanych z drugim pakietem pomocowym dla Grecji. Rynki z ulgą przyjęły zaproponowane rozwiązania, m.in. 109 miliardów euro pomocy, z czego 2 trzecie będą pochodziły z istniejącego już Funduszu Stabilizacyjnego, natomiast 1 trzecia ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Fundusz Stabilizacyjny będzie miał możliwość zakupu obligacji krajów zmagających się z problemami zadłużeniowymi na rynku wtórnym. Zapadalność udzielonych pożyczek zostanie wydłużona z 7,5 roku do maksymalnie 30 lat. Wprowadzono także możliwość dobrowolnego uczestnictwa w programie pomocowym sektora prywatnego. Przynajmniej na jakiś czas powyższe rozwiązania przyniosły uspokojenie na rynkach i powrót pozytywnego sentymentu, co zaowocowało wzrostem rentowności na rynkach bazowych oraz umocnieniem się walut względem franka szwajcarskiego. Euforia na rynkach nie trwała jednak długo, gdyż miniony weekend ukazał brak zgody w USA na podniesienie limitu zadłużenia. Rząd USA ma oficjalnie czas do 2 sierpnia i pomimo niskiego prawdopodobieństwa niespłacenia kuponów czy też obligacji, 3 sierpnia zapadają obligacje warte 24 miliardy dolarów, brak oficjalnej decyzji może spowodować obniżenie ratingu USA. Na pewno taka sytuacja w przypadku jednej z trzech największych agencji ratingowych wywołałaby panikę na rynkach gdyż taki scenariusz jest uznawany za mało prawdopodobny i nie ma go w cenach. Z oceną takiego rozwoju wypadków należy się jednak wstrzymać do najbliższego weekendu, podczas którego gorąca dyskusja w Stanach powinna przedstawić bardziej klarowny obraz sytuacji.